Leci już nagrywanie. Dzień Ja dobry, Jawuniu. Dzień dobry. Poczekaj, Jawuniu, przywitam się z tobą serdecznie. Możesz mówić niepytana. Darek. Halinka się denerwuje wtedy. Darek. Dzień dobry, Darku. Widzisz, mówię. Dzień dobry. Już tak powinno się zachować. Tak. Ewuniu, aha, widzisz, Ewa odłożyła już Położyłam, telefon. Nie trzęsło tak bardzo. Żeby mną nie trzęsło. Halinka tego bardzo nie lubi. Darek. Nie prowokuj. Bardzo cię proszę. Ja tylko w trosce o bezpieczeństwo. Ewa. Tak. Będziesz chciała przedstawić punkty? Nie. To wiesz, co robić. Tak. Wyłącz mikrofon. Dziękuję ci bardzo. Darku, daj mi znać, jak już nawiążesz kontakt z Ewą. Nawiązałem. Dobrze, powiedz, jak ją czujesz, jak ją widzisz? Niecierpliwie ją czuję. Tak, jakby mi się całe plecy, ta energia po prostu skręcała się, tak jakby był zawrót. Jak w głowie się ma zawroty, to są zawroty energii w jej ciele, szczególnie w części pleców. Trochę w klatce piersiowej jest taki ucisk, że taka lekka mdłość. I jest takie poczucie, jakby ta energia chciała się ruszyć, a nie może. Ja bym to określił taką formą niecierpliwości, tak jakby rozgrzać gigantyczny silnik, który nie ma czego napędzić. Że na przykład to nie wiem, niech to będzie statek, że to by miał taki gigantyczny silnik i on jest rozpalony, ale ten statek nie płynie. Tak energia jakby w środku buzuje tylko tak jakby no w zasadzie jakiś tak jakby nie miało siły nośnej. No jest takie właśnie zniecierpliwienie, podenerwowanie. Na plecach teraz takie formy lęku są. Okej. Spotkaliśmy się już wcześniej z Ewą. Zobacz, czy cię rozpoznaję. Tak. Zapytaj, dlaczego nas dzisiaj zaprosiła? Ja bym chciała do siebie, by chciała sobie coś wytłumaczyć, nie wiem. Jakby chciała czegoś od siebie, coś, żeby coś zrobiła, żeby poszło gdzieś, w sensie, żeby coś zmieniła. Bo coś zostawiła, nie wiem, jak to zinterpretować, to uczucie. Pierwsze nasze spotkanie było w styczniu tego roku. Chciałabym, żebyś poszedł na sam koniec. Już zamknęliśmy sesję i powiedz mi, jak tam widzisz Ewę. Też pełną energię, ale ta energia jest bardziej taka uporządkowana. Teraz jest taka właśnie taka rozemocjonowana, tak bym ją nazwał. Wtedy była taka uporządkowana, był taki spokój. Ewa była tak jakby stała na tej nawet energii. I czuła ją. Teraz też czuję, ale inaczej. Czuję właśnie, to jakby jej trochę ona przeszkadzała. To jakby już wiedziała, że ona jest, ale nie potrafiła niczego z niej zrobić. Albo niewiele potrafiła zrobić. Wtedy tego nie było. A teraz zobacz, co takiego się zmieniło od tamtej chwili do dziś. W którym miejscu? Jakby oblepiła ją
przestrzeń ta zewnętrzna, która stworzyła taką, nie wiem jak to nazwać, nie nazwę tego. Tak, bo to znowu będzie skojarzenie, a to nie jest coś, co można odnieść do fizyczności. Takie zależności energetyczne się pojawiają, zaczęły utrzymywać w przestrzeni. I one są niezgodne z tą energią. Można było powiedzieć wprost, że potencjał energetyczny i energia, natura Ewy nie jest zgodna z tym, co ją otacza, w czym ona funkcjonuje, a z jakichś względów to, co ją utrzymuje, nie pozwala jej iść dalej. Jest nawet, można by było powiedzieć, że to utrzymuje w niej formę walki z tym, co ją utrzymuje. I walcząc, utrzymuje, to się po prostu utrzymuje. Utrzymuje, tam jest pozorna zmiana, że coś odpada, ale coś nowego przychodzi. I w efekcie jest taka sytuacja, że wewnątrz Ewy jest poczucie, że ona chce zostawić to i zrobić, i być jakby w zgodzie z sobą, czy sobą wręcz, a czuje się taka uzależniona od tego wszystkiego, co na zewnątrz jest. Po prostu to, co na zewnątrz zaczyna łączyć się, czy chce wniknąć w głąb Ewy, nie wnika w głąb, ale na zewnątrz ta interakcja następuje i następuje zatrzymanie Ewy w tym miejscu. Chciałabym najpierw, wracamy do tamtej poprzedniej sesji, chciałabym, żebyś spojrzał na taki czasokres między końcem sesji a sierpniem tego roku. Zobacz, czy tam już nastąpiły jakieś zmiany. Tak, zmiana była bardzo szybko, przy czym jakby odbudowywały się te zależności. Tak bym chyba to mógł powiedzieć, że się odbudowywały. A teraz chciałabym, żebyśmy przeszli do wydarzenia w sierpniu tego roku. Tam Ewa pojechała do pewnego miejsca i spotkała istoty. I tak jakby ta jedna istota ludzka, męska, zakręciła trochę Ewie w głowie. Zobacz, co tam się wydarzyło energetycznie. Ale w jakim sensie mam powiedzieć? Czy tam... Czy to spotkanie z Janem w jakiś sposób energetycznie wpłynęło na Ewę? Tak, tak jakby chciała energia wyjść, jakby ukierunkować się, ominąć te wszystkie zewnętrzne rzeczy, żeby wyjść z niej. Natomiast, albo inaczej, tak jakby ten człowiek, ten mężczyzna poczuł ten potencjał w taki dosyć specyficzny sposób i jakby, no, energetycznie, no muszę to powiedzieć, że wyciągnął tą energię na zewnątrz. Okej. Zobacz, czy... Zobacz, czy coś zostało zaimplantowane w Ewie w tym momencie. Nie. Nie. Dobrze. Okej, wyciągnął tą energię. I później, 4 dni później, przejdź do tego momentu, Ewa dostaje SMS-a od tego mężczyzny. Zobacz, czy tam się coś dzieje jeszcze energetycznie. Jak jest ta wyciągnięta ta energia, to ona jest wyciągnięta i wraca
do Ewy, ale nie wnika w nią bezpośrednio, tylko ją oplata na plecach i dopiero wtedy wchodzi. Taka wstęga energii się robi poprzez tego mężczyznę. Okej. Okay. Zobacz, czy ta energia jest zanieczyszczona. Tak. Jest. Nie wiem, jak opisać ten stan. To jest taki... Ta energia cały czas, już jak trafia z powrotem do Ewy, to jest taka w wysokim natężeniu, właśnie taka pobudzona, ale nie może się, nie wiem, no takie słowo, nie może się zrealizować, nie wiem. Po prostu tak jakby czuć coś, z czego nie można po prostu skorzystać. Okej. Dobrze. Dobrze. W takim razie wracamy jeszcze do końca poprzedniej sesji. Wróćmy tam. Powiedziałeś, że zmiana nastąpiła po tamtej sesji dosyć szybko. Jakiś nastąpił proces odbudowania. Idźmy do tego szybko, momentu. Ale proces jest niespieszny, wolny. Tak. Jakby się osadzała znowu w tej samej rzeczywistości. Od nowa, na trochę innych, zmienionych warunkach, z innym spojrzeniem, ale w efekcie to wszystko to, co na zewnątrz, jest bardzo podobne i energie w zależnościach zaczynają jakby przychodzić, wracać. Zaczynają się odbudowywać. Dobrze. I teraz ten moment właśnie niemalże pierwszego odbudowywania. Chciałabym, żebyś tam zatrzymał. Chciałabym, żebyśmy prześledzili, dlaczego się odbudowuje. No bo na zewnątrz jest to, co było. Umysł potrzebuje dowodu? Nie potrzebuje, bo widzi. Okej. Dobrze. W tamtym momencie tego pierwszego odbudowywania powiedz mi, czy jest w Ewie zaufanie do siebie? W tamtym momencie jest. Spójrz, czy jest w którymś momencie, kiedy to zaufanie zanika lub zmniejsza się. Tak. Dobrze. Zobacz też w tamtym miejscu, kiedy zaczyna się proces odbudowywania, czy jest bezwarunkowa miłość Ewy do siebie. Tak. Czy potem opada, czy pozostaje na tym samym poziomie? Nie, zmienia się. Zmienia się. Okej. Jeszcze jedno. Sprawdź, czy w momencie odbudowywania jest Ewa czuje się bezpieczna. W czasie odbudowywania? Tego początku, tego procesu odbudowywania. Tak, tak, czuję się, właśnie czuję się bezpieczny. To paradoksalnie właśnie sprawia, że to się wszystko, to co na zewnątrz w jakiś sposób właśnie może się odbudowywać, bo pewne elementy w jej życiu wydaje się odczuwa Ewa jako, nie wiem, no, formę bezpieczeństwa, może nie dosłownie, może podświadomie to jest, ale tak jakby no, pewne rzeczy są jakby zaakceptowane przez jej no, istnienie. Dobrze, i zobacz, czy to poczucie bezpieczeństwa zaczyna opadać, kiedy idziemy do przodu. Tak, lekko tak. To chciałabym, żebyśmy przeszli do tego momentu, kiedy te procesy się zaczynają. Zaufanie słabnie do siebie, odczucie bezpieczeństwa i miłość bezwarunkowa do siebie słabnie. Chciałabym, żebyśmy się zatrzymali w tamtym miejscu. Jesteśmy? Tak, cały czas. Okej. Zobacz w tamtym właśnie momencie, czy Ewa ma jakiś wzór mężczyzny, jakieś przekonanie na ten temat.
Można powiedzieć. Choć to takie bardzo uogólnienie, bardziej w odczuciu coś tam jest takiego, co no tak, tak, można tak powiedzieć. Powiedziała mi, że zawsze jest tą drugą. Zawsze jest taką schowaną, zaplątaną i nieujawnioną. Powiedziała, że nawet jej nieżyjący mąż zawsze wracał myślą czy wspomnieniami do swojej pierwszej miłości. Ona się czuła wtedy, jakby właśnie była ciągle tą drugą. I zobacz, czy jest właśnie takie przekonanie, że ona jest, była, jest tą drugą. Nie, nie, nie ma tego przekonania, ma. Ale jest jakaś... I nie ma takiego wprost czegoś, tylko jest taka forma, może to nazwać niepokojem, taką formą niepokoju, która nie wynika z tego, że ona cię czuje, czy może czuć jako druga, tylko jakieś inne elementy, które mogłyby sprawić, żeby coś się, nie wiem, nie udało. Albo żeby ona została jakby zauważona, odczytana jako ktoś zupełnie inny. I to też wynika z tego właśnie, z tych czynników zewnętrznych, które chcą wrócić i jakby się utrwalić w niej. Ona z tym właśnie próbuje walczyć, między innymi z tym, z innymi rzeczami też. Nie chce pewnych rzeczy do siebie dopuścić, nie zauważając, że właśnie jakby je akceptuje w jakiś sposób. W zasadzie to bardziej właśnie ta warstwa mentalna czy umysłu no, nauczyła się takiego spojrzenia na swój temat, czy spojrzenia, czy reakcji otoczenia, czy efektów różnych sytuacji. I to bardziej jakby zaczyna, chce wrócić. Znaczy, w pewnym sensie chce to wrócić. Zapytaj Ewę właśnie w tamtym momencie, czy chce się pozbyć tego niepokoju, tego usunąć. Tak. Wie, jak to zrobić? Nie wie. To znaczy teoretycznie wie, ale w praktyce to się tak średnio jej udaje. Dobrze. Kiedy powiem niepokój, zobaczy, gdzie go czuwa, odczuwa całą ścieżkę neuronalną. Zobaczyła? Tak. Może ją wygasić, może ją wykasować, a w to miejsce może stworzyć swoją energią ścieżkę neuronalną, która będzie pokojem, spokojem i pewnością. Może to zrobić? Niech to zrobi. Ciężko wychodzi. Ciężko. To jest takie poczucie, że właśnie w jakiś sposób ta energia, ta rozgrzana w niej energia gotowa do działania, ona nie może się zrealizować, bo umysł potrzebuje jakiejś formy bezpieczeństwa. Na przykład szuka mimo wszystko potwierdzeń na zewnątrz, czy w przestrzeni czegoś przyjaznego, o tak bym powiedział. Czyli na przykład też jest taka potrzeba bycia, czy poszukania, czy zauważenia kogoś innego, kto byłby dla niej w jakiś sposób wsparciem, czy tak jakby dał jej potwierdzenie jej wartości. Okay. Ta wartość jest i czeka. Ona mogłaby teraz po prostu tak jak stoi, rzucić wszystko, iść i doświadczyć cudownych rzeczy. Ale umysł nie może w to uwierzyć. Umysł może by jeszcze uwierzył, tylko nie widzi rozwiązań, które jakby potencjalne są. I jakby pewne sytuacje, pewne rzeczy chce zachować, a jednocześnie chce mieć wsparcie z zewnątrz. Na przykład iść, być z kimś na przykład po to, żeby ten ktoś potwierdził tą wartość i jakby był zapleczem takim. Czy inne sytuacje. Natomiast Ewa jest gotowa do robienia rzeczy, które byłyby to bardzo zgodne tylko i wyłącznie z nią, gdzie nie potrzebowałaby nikogo. To nie chodzi, że miałaby być samotna i mieć misję doświadczania czegoś samej z sobą,
Ale to poczucie tego, kim jest i co może, jest bardzo czyste i nieuzależnione od nikogo. A w jaki sposób umysł chce to uzależnić od zewnętrznych czynników? Czy to poczucie własnej wartości jest pełne? Ono jest tłumione tymi zewnętrznymi czynnikami. Dlatego taka walka jest. Jakby walka w pewnym sensie z samej sobą. Dobrze. Zapytaj Ewę, co mogłaby zrobić, żeby to pełne poczucie wartości w nim było tłumione. Czy jest coś, co mogłaby zrobić? Mogę z Ewą porozmawiać? Tak. Ewa? Słucham. No pokazałaś, że jest to tłumienie twojej wartości, że masz takie odczucie, że ktoś z zewnątrz musi podeprzeć to poczucie twojej wartości. Powiedz mi, jak spojrzysz na ten odcinek między umysłem a sercem, jak to wygląda? Czy jest tutaj równowaga? Nie. Co przeważa? Nic nie przeważa. Kto jest silniejszy, umysł czy serce? Nic nie przeważa. No, ale mnie mówisz, że nie ma równowagi. Jeśli nic nie przeważa, to nic nie jest silniejsze. I jest równowaga? Nie ma równowagi. W takim razie wejrzyj w głąb siebie i powiedz mi, co spowodowałoby tę równowagę. Powiedz mi, jak pełne jest poczucie twojej wartości? Co je tłumi? Zobacz, czy to jest brak miłości do siebie? Ewo, słyszysz mnie? Słyszę. Powiedz mi, czy jest jakaś przyczyna ezoteryczna emocjonalnej huśtawki? Od euforii do totalnego płaczu. Czujesz jakąś przyczynę ezoteryczną? Dlaczego, Ewa, nie odpowiadasz? Co mam odpowiedzieć? Poprosiłaś nas o to spotkanie dziś. Więc mi pomóż. Z wielką przyjemnością i chęcią, ale też... No więc powiedz ty. Co chcesz, żebym powiedziała? O co pytasz? W takim razie w tym miejscu bym chciała, żebyś całkowicie w każdej swojej komóreczce uruchomiła bezwarunkową miłość do siebie. Możesz to zrobić? Nie, nie potrafię. Okej. Nie potrafisz. Sprawdź, co cię ogranicza. Czy jest coś, co cię ogranicza? Weź jedną ze swoich komórek, spójrz na nią i powiedz mi, czy ona jest cała
wypełniona Twoim światłem, Twoim blaskiem. Co widzisz, co czujesz? Zostaw mnie z Darkiem. Darku, rozłącz się już do swojego oddechu. Powiedz mi, jak się czujesz? Dobrze. Co jeszcze czułeś, przepuszczając Ewę? Różne takie emocje, bardzo różne. Ale też takie rozczarowanie na koniec, że... No, rozczarowanie, tak. Zapytaj, z czego wynika to rozczarowanie? No, w zasadzie to z tego, że nie rozumiesz. To niech wytłumaczy. Nie wiesz. Nie, no, ona wydaje się, że w tym odczuciu było tam wszystko właśnie to, że ona nie wie, ona chce się dowiedzieć. I właśnie to rozczarowanie wynika z tego, że przychodzi ktoś, kto nie wie. Kto też nie wie, tak. No potrzebuje współpracy, żebym mogła. Dla niej to nie jest współpraca, to jest pytanie ją o to. Nie podawanie jej żadnych. Ona czuje to jako właśnie rozczarowanie. Poproszę ją, żeby odnalazła to rozczarowanie w sobie. Gdzie je czuje, gdzie je wyczuwa najmocniej? Tak jakby spływało z klatki piersiowej do spodu słonecznej. Zapytaj, czy chce się tego rozczarowania pozbyć. No, na pewno, tak. Poproś Ewę, żeby otworzyła sobie z własnej energii, stworzyła przestrzeń neutralną. Niech tam wejdzie. Zna pracę. Na razie po prostu zwykłe, proste procesy są potrzebne. Niech usunie rozczarowanie. Niech usunie lęki, które ma w sobie. Na przykład lęk przed prowadzeniem czy nauczeniem się prowadzenia samochodu. Lęk przed głęboką wodą. Niech usunie wszystkie te lęki. I powie mi, czy są jeszcze jakieś blokady, wzorce przekonania, schematy myślowe, które mogą ją blokować. Tak, no wynika to właśnie z tego braku równowagi. Takiego poczucia, no, że sobie nie poradzi. Tego typu właśnie są przekonane. Dobrze. A z drugiej strony Ewa w krótkim czasie nauczyła się grać na ukulele, zaczęła sama komponować, nagrywać. Jest bardzo dużo w niej tej energii działania. No tak, no ta nie energia ma. Jest on od samego początku czuć, ale nie ma równowagi. Bo, nie ma równowagi, dobrze. Bo z jednej strony, bo sama jakby przeciąga sama z sobą linę. Sama, z jedną i w drugą stronę. I to wydaje się, że może to być równowaga, skoro żadna strona nie przeważa, to można to uznać za równowagę, ale nie. To jest na zasadzie, że ciągnąć z jednej i z drugiej strony i utrzymywać się w miejscu. Nie ma równowagi, bo ten potencjał jest wypalany na utrzymanie się w miejscu. Na przeciąganie tej właśnie liny. I przy okazji pewne rzeczy może się pojawiają, bo one się zawsze muszą pojawić jakby w naszym istnieniu. Cokolwiek pojawi się jako rezultat, ale jest też właśnie ta druga strona, która jest tą liną
taką ograniczenia, taką liną, która wstrzymuje i w efekcie jest pozorna równowaga, bo to stoi w miejscu, ale to równowagą nie jest. Zobacz, czy w jakikolwiek sposób odgrywa tutaj jakąś rolę też ta energia zanieczyszczona, która wraca do Ewy. Tak, no ona jest też siłą, która utrzymuje jeden koniec tej liny. Poproś Ewę, żeby wykasowała tę energię. Zanieczyszczona energia nie jest jej potrzebna. Może to zrobić? Tak. Niech wykasuje. I powiedz mi, czy coś się w Ewie zmienia? Więcej tego jakby ścieka. Takich różnych emocji, takich dusząco piekących do splotu. Brzuch taki się robi twardy, to jakby tam przepuszczało to też do brzucha. Napięcie czuć. Poproszę, żeby sprawdziła, czy jest coś w brzuchu energetycznego, co do niej nie należy. Wyczuwa tam coś? Nie. Nie. Czuwa tylko takie napięcie. Napięcie. Jest w przestrzeni neutralnej. Poproszę, żeby ten wściek usunęła. I zobaczymy, czy to napięcie zalżeje. Coś się zmienia? Nie. Trochę może w górnej części jest uspokojenie, ale tutaj od poniżej splotu jest cały czas tak samo. Tam cały czas są skumulowane te emocje? Poproszę Ewę, żeby wypuściła te emocje, żeby pozwoliła im odejść w przestrzeń neutralną. Co ją stopuje przed tym? Wydaje się, że jakaś obawa albo lęk przed tym, co mogłoby się w jej życiu zadziać. Czy jest w niej jakiś lęk przed zmianą czy konsekwencją? No, można też tak to odczytać. To jest bardzo równoznaczne. Dobrze. Poproś. Zapytaj, czy chce się tego lęku pozbyć. Czy chce być otwarta na zmiany? No, znowu jest takie przeciąganie, że i tak, i nie. Tak, i nie. Okej. Że chciał, no, jakby zapytać, to wydaje się, że odpowiedziałaby z zastanowienia, że tak, ale jednak gdzieś jest to wstrzymywanie, bo nie wie, Ewa, jak te zmiany mogłyby się zamanifestować. I to, że nie wie jak, co to by były za zmiany, bo teoretycznie jest gotowa na zmiany, ale w praktyce mogą pewne zmiany ją zszokować i przyblokować. Wydaje się, że właśnie w niektórych sytuacjach pojawią się takie odczucia, które ją właśnie przyblokują. I tego się gdzieś boi, bo nie wie, co to mogłoby być, co mogłoby być tą zmianą. A prawda chyba jest taka też, że Ewa nie do końca chyba wie, jakich zmian by chciała. Ma się takie poczucie, że ona by chciała takich zmian oczywistych, które właśnie no, z poziomu umysłu byłyby zmianami, które byłyby jednocześnie zmianami takimi bardzo bezpiecznymi, zrozumiałymi dla niej. Stąd właśnie takie poczucie stania w miejscu, czy krok do przodu, krok do tyłu. Bezpieczne zmiany.
Czyli cały czas wychodzi to, że nie ma w sobie odczucia bezpieczeństwa i nie ma zaufania do siebie. Ona wewnętrznie, energetycznie ma to bezpieczeństwo, bo ona wie, że pewne rzeczy musiałyby się zadziać, ale niektóre rzeczy musiałyby się zadziać tak, że zachwiałyby bezpieczeństwem umysłu, który mógłby zinterpretować, że na przykład coś traci, ale bo on nie wie, że musiałby stracić, żeby zyskać. A tu w tej części świadomości, w tej istocie, która jakby widzi więcej, rozumie więcej, czuje więcej, tam jest bezpieczeństwo, że pewne kroki ona przejdzie, doświadczy w efekcie, wychodząc, nie wiem, w swojej chwale, w świetle. Natomiast umysł może widzieć niekiedy nawet katastroficzne jakby rzeczy. Czyli tutaj umysł cały czas szuka tego dowodu z zewnątrz. On nawet chyba nie szuka dowodu, on po prostu szuka bezpieczeństwa. Szuka takiego sposobu, żeby właśnie wybrać tą najbardziej bezpieczną, szeroką drogę. I niestety ta szeroka droga powoduje, że obudowuje się tymi rzeczami z zewnątrz, bo te zna. I on spośród tego, co zna, buduje, chce wybudować bezpieczną drogę. Ale jednocześnie się uzależnia od jakichś rzeczy, które go wstrzymują. Tak, i między innymi na przykład zastanawia się Ewa, jak pomóc swoim córkom, jak uwolnić córki. Nie myśli o sobie, jak uwolnić siebie, tylko patrzy pod kątem, jak uwolnić córki. Albo jest łatwiej podjąć, czy podjąć w sumie w pewnym sensie na decyzję za kogoś. I wtedy patrzeć, czy to przyniesie oczekiwany skutek, czy nie. A jeśli nie przyniesie, to można obarczyć jakby winą za to, że się nie udało drugą osobę, a samym być przekonaną, że przecież robiło się wszystko. Dobrze w takich najszerszych intencjach. Tak samo jak też nie umiała podjąć decyzji, jeśli chodzi o tego mężczyznę. Natomiast ma wrażenie, że ten mężczyzna podjął już decyzję za nią. I teraz pytanie jest do Ewy. Czy ona chce samostanowić, decydować o sobie? No, teoretycznie i w głębi siebie tak. Ale właśnie brakuje tego bezpieczeństwa z umysłu, żeby to zrobić. I właśnie stąd jest takie zatrzymanie, no i zmiany nastrojów. Bo ta energia nie może się, no przepala się w niej po prostu i w momencie, kiedy nie zostaje ukierunkowana na działanie, no to się wypala i zmienia się w emocje, które tworzą różnego rodzaju takie odczucia trudniejsze. Zapytaj Ewę w takim razie, żeby zapytała swój własny umysł, co sprawiłoby, że czułby się bezpieczny. Tego ona nie wie. Gdyby wiedziała, to by w ogóle nie było trzeba stawiać takiego pytania. Przede wszystkim w sobie musi odczuwać bezpieczeństwo. W każdej komórce. W sobie wewnątrz odczuwa. Ta, to kim jest, odczuwa bezpieczeństwo, ale jednocześnie rozumie, że jej życie nauczyło tą właśnie sferę fizyczną, sferę umysłu, pewnego spojrzenia na świat. Gdzie tam bezpieczeństwo jest inaczej postrzegane niż to, co się czuje jako no bezpieczeństwo, czy co się czuje jako istnienie. Czy chce zmienić to spojrzenie na świat? Chce zmienić. Nawet umysł, mimo tego, że właśnie zachowuje się w taki sposób, on życzeniowo chce, ale życzeniowo. W praktyce nie chce, a nie chce
bo gdyby chciał, to by puścił. A musi, nie chce się przyznać sam przed sobą, że boi się tych zmian. Dobrze, poproś Ewę, żeby odszukała program, wzorzec, przekonanie, że boi się tej zmiany, że zmiana może być niebezpieczna. Jest to ukryte, przykryte różnego rodzaju informacją, czy informacjami, że kolega kolegi, czy koleżanka koleżanki miała sytuację taką, że to wydarzyło się tam i tak dalej. I to sprawia, tworzy warstwę informacyjną, która uwiarygadnia to, to, że zmiana jest niebezpieczna. Dobrze. Może usunąć tą całą warstwę informacyjną? Tak. Niech ją wykasuje. Już. Powiedz mi, czy coś się zmienia w Ewie? Zmienia się. Co się zmienia, powiedz mi? Niektóre części jej umysłu stały się puste, przezroczyste. Okej. Czy jest tam miejsce na takie przekonanie, że zmiana jest dobra? No właśnie, jak ma być miejsce na takie przekonanie? No, umysł nie ma podstaw, żeby takie przekonanie stworzyć, bo nie ma na podstawie czego stworzyć. Na zasadzie, bo ktoś tak powiedział. Odczucie tego, że zmiana jest dobra, powstaje, czy istnieje w głębi. Natomiast tak jak stworzyło się przekonanie, że i to bardzo niekiedy ukryte, że to jest coś, co może sprawić problem, to tak teraz nie ma dowodów na poparcie tego, więc trudno jest stworzyć przekonanie, że tak jest. Poproś Ewę, żeby przypomniała sobie takie doświadczenia, w których zmiana, nawet pozornie nieciekawa, okazała się dobrą zmianą, dla niej korzystną. Może przywołać takie doświadczenia? Tak, widzi. Dobrze. Czasami rezultat takiej zmiany widać dopiero po paru latach. Może to wszystko sobie obejrzeć teraz. A nawet zmiana, która na samym początku wydaje się zła lub niekorzystna, po jakimś czasie, dłuższym, krótszym, obojętnie, okazuje się być prawidłowa dla niej, dobra. Pod warunkiem, że pozwoli. Pod warunkiem, że nie będzie blokowała. Nie, nawet nie tak. W niej jest nawet takie odczucie, że nawet kiedy blokuje, zmiana dzieje się poza nią. Wtedy rozumie, że to było jej potrzebne, choć blokowało. To wydarzyło się i tego, czego się obawiała, w efekcie spowodowało, że w jej życiu pojawiało się coś dobrego dla niej, dobrze, pozytywne. Dobrze. Jeszcze lepszy dowód. Jeszcze lepszy. Niech sobie przywoła wszystkie te doświadczenia. Niech na końcu zobaczy, jak wygląda bilans. Czy w dalszym ciągu jest w niej jakieś przekonanie, że zmiana jest zła? Że może być niebezpieczna? Nie, bo miała usunąć i usunęła te przekonania. Dobrze, dobrze, bardzo dobrze. Powiedz mi, jak teraz patrzy na zmianę? Neutralnie. Jako coś, co po prostu istnieje.
Dobrze. Powiedz mi, jak teraz energetycznie wygląda, czuje Ewa. Teraz z tej przyciągania liny powstała taka neutralność, bo nie ma przyciągania, jest taka neutralność. Czy teraz w odczuciu jest ta prawdziwa równowaga między umysłem a sercem? Można tak to nazwać, choć jest taka... jest potencjał, który może wypełnić. W pewnym sensie nie ma równowagi, bo nie ma decyzji, nie ma działania, nie ma ruchu energii, więc trudno powiedzieć, że jest równowaga. Dopiero równowaga powstanie, kiedy pojawi się odczucie, decyzja i ruch. Teraz jest taki stan wyzerowania. Sama Ewa powiedziała, że ma pragnienie, by być w bezgranicznym zaufaniu i bezgranicznej i bezwarunkowej miłości do siebie. Bardziej teraz to bezgraniczną miłością by należało, można by było to jakby porównać ten stan, gdzie nie ma żadnych oczekiwań, pragnień, chęci, po prostu tylko stan istnienia. Stan istnienia, dobrze. Czy w takim stanie odczuwa miękkość, pewność siebie? Ale bo, no nie, bo nie, nie jest ma neutralny. W odniesieniu do czego ma odczuć. Okej. Tutaj na przykład w pozycji obserwatora, kiedy patrzy na siebie bez lęku. Cały czas jestem w tym stanie? Tak. Chciałabym, żeby dobrze zapamiętała, jakby odczuła w każdej swojej komórce ten stan. Że kiedy jako właśnie obserwator zauważy, że coś się zaczyna dziać, przechylać się w inną stronę, może powrócić do tego stanu. Zapytaj Ewy, czy jest coś, co mogłaby zrobić dla swojej wady wzroku? Coś ulepszyć, zmienić? Ćwiczyć wzrok. Poproszę Ewę, żeby zobaczyła, czy jest jakiś gen, który jest odpowiedzialny za tą wadę wzroku. Nie. Nie, dobrze. To znaczy nie, nie ma żadnego konkretnego. Jest grupa genów, która była właśnie na częstotliwościach takich niskich, które wpływały na różne odczucia, reakcje ciała, które znowu napinając różnego rodzaju czy mięśnie, czy wpływając na funkcjonowanie ciała, wpływały na wzrok. To bardzo jest powiązane, ale jakby nie pokazuje się, że bezpośrednio. Dobrze, poproszę Ewę, żeby teraz wyczuła, czy ma połączenia, czy ma jakieś więzy energetyczne z innymi istotami ludzkimi lub nieludzkimi. Ma, ale mało. Mało takich istot jest. Czy jest tam wśród 9. Tych... 9. Czy jest wśród tych istot ten mężczyzna? Tak. No ten węzeł, ta wstęga energetyczna, która wyszła, wraca. No stworzyła też takie połączenie. Czy są jej dwie córki? Tak. Przyjaciółki? Tak. Zapytaj Ewę, czy chce to wykasować, to połączenie, te połączenia.
chce. Wie, jak to zrobić? Wie. No, doskonale. To teraz moment właśnie, żeby to zrobiła. Wykasowuje, rozpuszcza swoim własnym światłem wszelkie połączenia. Jednocześnie też uwalnia jakiekolwiek niskowibrujące emocje, ale też i przekonania i programy, które trzymały te więzy. Niech to uwolni całkowicie. Poproszę Ewę, żeby jeszcze sprawdziła, czy jest coś, co ją łączy z tym mężczyzną. Nie. Dobrze. Okej. Zapytaj Ewę, czy jest coś, co chciałaby jeszcze uwolnić w sobie, żeby uwolnić swoje córki, tak jak powiedziała. Nie, no nie, nie jestem. Ma świadomość, że nie jest w stanie córek uwolnić. Dokładnie. Chyba, że uwolni. To znaczy, jeśli sama będzie wolna, to wtedy uwolni. Dokładnie. Bo chcąc uwolnić córki, w pewien sensie je no właśnie utwierdza w jakichś przekonaniach swoich, jeszcze dokłada do tego ich zniewolenia, obaw swoich, jakby energetycznie koncentrując się na tym, przenosi na nie jeszcze tą obawę o nie. Dokładnie. I tak się dzieje. Dokładnie tak się dzieje, bo o jednej z córek mówi, że jest bardzo toksyczna. Czy Ewa zrozumiała, że to ona musi się uwolnić od wszystkiego, co ją obniża, co ją zatrzymuje? Tak, teraz widzi, że właśnie do tego tak stała w miejscu i ta energia się w niej tak wypalała. Okej. Czy jest w niej pełna, bezwarunkowa miłość do siebie? No tak, jest. Jest. Okej. Czy coś zmieni się, jeśli chodzi o tą huśtawkę emocjonalną? Tak, będzie to się właśnie wygaszać. To jest też taki stan bycia miłością, stan istnienia, w którym nie ma, no właśnie nie ma warunków, że teraz na przykład muszę coś zrobić, zmienić, żeby stać się bardziej wartościową, żeby coś udowodnić, bo to są już warunki, których tam nie ma i nawet jeśli życie Ewy nie zmieni się w ogóle, choć w zasadzie to jest, gdyby założyć, że się nie zmieni w ogóle, to wtedy w tym stanie miłości ona dalej będzie, nie oceniając, że nie wiem, że nic nie zrobiła i tak dalej, tylko że właśnie tylko teoretycznie, jeśli byśmy założyli, że się nic nie zmieni, bo zmieni się, dlatego, że ona jest w stanie miłości. I chociażby z tego powodu zmiana jakby się zadzieje, bo energetycznie ona jest prawdziwą sobą, więc i przestrzeń dostroi się do niej, jak co ona zauważy jako zmianę, która jest pozorna, bo jej nie ma, bo jest po prostu dostrojona do tego, kim ona sama jest. Sama jest, dobrze. Ale zadała sobie też takie pytanie, czy jeszcze jest coś, co mogłaby zrobić, by lepiej grać na ukulele? Więcej grać na ukulele. Dobrze. Okej, zapytaj Ewę tu i teraz, czy jest jeszcze coś, co moglibyśmy dla niej zrobić z nią, dla niej. No właśnie takie dalej jest poczucie, że nic nie trzeba robić. Dobra. Ale poczucie. Można. Można. Okej.
Jeśli można, chciałaby coś zrobić? Zapewne tak. Powiedz mi, poczucie własnej wartości jest pełne? Tak. Tak. Okej. Czy Ewa ma w sobie takie odczucie, że musi mieć kogoś, kto by właśnie wsparł jeszcze jej poczucie wartości? Potrzebuje kogoś zewnętrznego? Nie. Nie. Okej. Dobrze. Powiedziała też, że strasznie się zakręciła całą sytuacją, w której do niedawna była. Jak teraz się czuje? No tak jak opisywałem, jest taka w takim stanie miłości. Świetnie, dobrze. Zapytaj, czy chciałaby sobie, swojemu ciału fizycznemu coś przekazać, powiedzieć. Nie, ten jest, wypełnia siebie tym stanem. Świetnie. Jest gotowa, żeby zamknąć sesję? Tak. Darku, rozłącz się i odłącz się całkowicie od Ewy, wyjdź z jej przestrzeni. Całkowicie rozłączony i odłączony od wszystkiego i ze wszystkim. Wracasz do siebie, do swoich parametrów. Podnieś sobie częstotliwość i zharmonizuj swoje energię. Poczuj tę wibrację, którą lubisz w sobie odczuwać. W każdej swojej energetycznej komóreczce. Niech wibruje tak, jak lubisz. I weź głęboki oddech i poczuj oddech już w ciele fizycznym. Jak krąży po całym twoim ciele fizyczności. Dociera do każdej komórki i sprawia, że każda się regeneruje. A ty czujesz się wspaniale. I czujesz tę wibrację, którą lubisz odczuwać w komórkach swoich fizycznych. Wibrują jednocześnie. Wibrujesz ty. Tak jak lubisz. Za moment powiem trzy, a ty już całkowicie powrócisz do swojego ciała fizycznego. Powrócisz do tu i teraz i otworzysz oczy. Trzy. Jest Darek. Ewa, włączysz? Jak się czujesz, Ewuniu? Już. Fantastycznie. Nie spodziewałam się aż tylu dobrych rzeczy na raz. Jak dobre. Same dobre. Zobacz, jest całą miłością. Rewelacje. Dziękuję, Darku. Dziękuję, Halinko. Ja za moment wyłączę nagrywanie, Ewuniu, więc pytanie do ciebie, czy ty się chcesz podzielić sesją? Tak, i oczywiście. Z wizerunkiem czy bez? Mam nadzieję, że nie widać mnie za bardzo. Za bardzo cię nie widać, tak jak poprzednio. I że zniosę dzielnie swój głos, bo bardzo z tym wielkim problem miałam zawsze. Miałaś, to już puszczasz. Tak, to. miałam, puszczam. Dobrze, świetnie. Darku, powiedz mi, jak ty się czujesz? Dobrze. Dziękuję ci za wspaniałą pracę. Dziękuję. Wyłączam nagrywanie, ale zostańcie jeszcze chwilkę. Dobrze. Na razie, pa.